Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś ponownie przeniesiemy się do roku 2013. Na początek najważniejsze wydarzenie. Benedykt XVI kończy pontyfikat. Nowym papieżem zostaje kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przyjmuje imię Franciszek. Barack Obama zostaje zaprzysiężony na drugą kadencję. W Polsce odbywa się 50. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Powstaje aplikacja Vine, a w internecie króluje Harlem Shake. Do kin wchodzą Kraina Lodu, Minionki rozrabiają, Hobbit, Pustkowie Samauga, Uniwersytet Potworny i Wilk z Wall Street. To były wydarzenia z roku 2013, a teraz co tam panie w telewizji? TVP1 kończy emisję Wieczorynki. TVN do szpitala trafiają najdziwniejsze przypadki. W Polsacie zaczyna się poszukiwanie najlepszego kucharza, Top Chef. A Katarzyna Dowbor rusza w Polskę remontować domy w programie Nasz Nowy Dom. Do MTV Polska wpada kontrowersyjna ekipa z Warszawy, a w TTV fachowcy znów spróbują naprawić usterki. W USA emisję rozpoczyna Nagi Instynkt Przetrwania. Na telewizyjnym podwórku pojawiają się kanały Family Sport, TV Republika, Polsat Romance i Power TV. W HD zaczynają nadawać TLC, Fight Club, TVR, Jinx TV, Fightbox, Stars TV i Discovery Channel. TV Biznes zostaje zastąpiony przez Polsat Biznes, Canal Plus Film 2 przez Canal Plus 3D, a Discovery World zostaje przekształcony w Discovery Turbo Extra. Viasat History zmienia nazwę na Polsat Viasat History, Viasat Nature na Polsat Viasat Nature, a Viasat Explorer na Polsat Viasat Explorer. Canal Plus Gold zmienia nazwę na Canal Plus Family 2, Wedding TV na Love TV, 13th Street Universal na 13 ulica, IXN Crime na IXN White, a IXN Sci-Fi na IXN Black. Wraca ponownie TVP Regionalna złożona z 16 ośrodków terenowych TVP. Emisje kończą Kids Co i Wojna i Pokój. Wyłączono emisję analogową, a Cyfra Plus łączy się z telewizją N, tworząc NC Plus. Pierwszym nowym programem 2013 roku jest Szpital. To serial paradokumentalny o tematyce medycznej, emitowany na antenie TVN najpierw od 11 lutego 2013 do 31 maja 2019 oraz ponownie od 14 września 2020. Serial przedstawia historię osób przyjmowanych na szpitalny oddział ratunkowy. Gdy serial toczy się w tytułowym szpitalu, w każdym odcinku przedstawiane są dwie historie, w których bohaterowie zmagają się z różnymi problemami. Początkowo fabuła koncentrowała się na różnorakich chorobach lub na przykład odniesionych obrażeniach, ale z biegiem lat sprawy prywatne stopniowo zaczęły przyćmiewać problemy zdrowotne pacjentów trafiających do placówki. Kolejnym z nowych programów jest Top Chef. To program typu reality show, w którym kucharze profesjonaliści rywalizują między sobą w konkurencjach kulinarnych. Program powstał na licencji amerykańskiego programu o tej samej nazwie, nadawanych w telewizji kablowej Bravo. Polska adaptacja była emitowana na antenie telewizji Polsat od 11 września 2013 do 9 maja 2018. Finały programu odbywały się na żywo w Warszawie, a nagrodą główną dla zwycięzcy było 100 tysięcy złotych. W każdym programie były dwie podstawowe konkurencje oraz dogrywka. W pierwszej konkurencji kucharz, który stworzy najlepsze danie, automatycznie otrzymuje immunitet i przechodzi do kolejnego odcinka. Uczestnicy najczęściej gotowali pojedynczo, ale zdarzały się też połączenia w pary lub w grupy. Po kilku odcinkach eliminacyjnych następuje półfinał, w którym jest czworo zawodników, a po każdej z trzech konkurencji jeden z nich awansuje do finału. W finale uczestnicy wydają po określonym czasie określoną liczbę dań, co 8 minut każde. Kto według jury przygotuje najlepszy zestaw, wygrywa, jednak jest to dopiero ogłaszane w odcinku emitowanym na żywo. Kolejny z nowych programów to Nasz Nowy Dom. Jest to program typu reality show prowadzony przez Katarzynę Dowbor i jest emitowany od 29 września 2013 na antenie telewizji Polsat. W każdym odcinku dom lub mieszkanie jednej z polskich rodzin, włączając wszystkie pokoje, wnętrza oraz teren wokół, zostaje wyremontowany przez drużynę budowlańców w 5 dni.
Podczas tych 5 dni rodzina zostaje wysłana na wakacje i po tym czasie wracają do odmienionego swojego nowego domu. I jeszcze jeden z nowych programów, Warsaw Shore, ekipa z Warszawy. Jest to program typu reality show emitowany na antenie MTV Polska od 10 listopada 2013. Oparty jest na amerykańskim formacie Jersey Shore, ekipa z New Jersey. Bohaterami Warsaw Shore są zwykli ludzie, których łączy zamiłowanie do imprez. W castingu były wybrane 4 dziewczyny i 4 chłopaków, którzy tworzą 8-osobową grupę zwaną Ekipa z Warszawy. Po trzeciej serii liczba uczestników zwiększa się. W trakcie programu uczestnicy mieszkają razem, natomiast ich codzienne perypetie, przede wszystkim seks i cudo zaprawiane alkoholem wspólne imprezy, obserwowane są przez kamery. Program od początku wzbudza kontrowersje, jednak mimo tej krytyki doczekał się już wiele serii i nadal jest emitowany. Kolejny z programów to Naked and Afraid. W polskiej wersji Nagi Instynkt Przetrwania, to reality show emitowane na antenie Discovery Channel. Każdy odcinek jest kroniką życia 2 survivalowców. Jest to jeden mężczyzna i jedna kobieta, którzy po raz pierwszy spotykają się nago i mają za zadanie przeżyć na pustkowiu przez 21 dni. Każdy survivalowca może przynieść jeden przedmiot. Po spotkaniu w wyznaczonym miejscu uczestnicy muszą zbudować schronienie, znaleźć wodę i pożywienie. Wydarzenia z każdej misji zawierają się w jednym odcinku. Na planie znajduje się ekipa filmowa, której wolno interweniować jedynie w skrajnych przypadkach. Widzowie przez cały czas informowani są o bieżących statystykach obejmujących liczbę minionych dni, czas i temperaturę. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. W kolejnym ponownie przeniesiemy się do roku 2014. Do zobaczenia!